Witam Was tutaj, cześć, tam Awizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Tym razem ponownie witam Was na Placu Pięciu Rogów. I w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, gdzie dużej ilości zmian wizualnych nie widzieliśmy w porównaniu do poprzedniego odcinka, teraz się dużo zmieniło i to naprawdę. Każdy przechodzień może teraz zauważyć, że w tym rejonie coś tutaj się pozmieniało. Na przykład, taka ciekawostka, postęp pracy jest już zrobiony na 25%, podobno, tak się wydaje. Ale o konkretach i paru ciekawostkach, na razie o konkretach niektórych, powiem jak zawsze Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy Placu Pięciu Rogów. Jak widzicie, obok mnie znajduje się ulica Szpitalna, która otrzymała już nową nawierzchnię. Na środku odbywają się prace związane z kanalizacją. Ulica Widok jest ślepa i tymczasowo dwukierunkowa. Generalnie na terenie placu odbywają się prace związane ze zrywaniem starej nawierzchni i nakładaniem nowej. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, ulica Szpitalna. Tutaj się pozmieniało. Nie sądzimy, że już na tak zaawansowanym etapie jest ta ulica. A mianowicie widzimy już tutaj krawężniki przystankowe. Widzimy nową ulicę, widzimy nowe chodniki, widzimy nawet nowe te płyty z kamienia, które macie w tytule, które faktycznie już przypominają wygląd ostateczny. I jest ich dosyć dużo też porozkładanych, ale o tym za chwilę. Najpierw o ulicy Szpitalnej, bo ona wygląda właściwie jakby była już skończona. Wszystko jest na niej gotowe, nowy jest nawierzchnia w tym rejonie, także to jest z rzeczy ważnych. No i tak, właściwie to tyle. Latarnie są poustawione tak jak mniej więcej były, chodniki są szerokie jak były, ulica chyba jest trochę węższa, tak mi się wydaje, niż poprzednio, ale to mniejsza z tym, bo to i tak dużego znaczenia nie ma, ponieważ teraz tutaj będzie ruch tylko i wyłącznie autobusowy właściwie, więc tak to mniej więcej będzie wyglądać w tym rejonie. No i mniej więcej mogliście zobaczyć tutaj z lotu ptaka i z różnych perspektyw, jak wygląda teraz ulica Szpitalna w nowej odsłonie. No w dużym skrócie się tutaj trochę to pozmieniało, na dobrą oczywiście stronę, albo jakby, że inaczej. Na zło? No przecież nie można. No i przejdźmy sobie do głównej części, czyli do Placu Pięciu Rogów, części tutaj faktycznie tego placu. Tutaj mamy, tak jak powiedział Sykut, jakieś tam prace przy kanalizacji i na środku placu budowy, no i tam mniej więcej możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jest tam faktycznie coś musi być robione, jakieś przyłączenia, no wiemy jak to jest na przykład przy budowie metra, tego jest multum robionego i po prostu całe prace schodzą tylko i wyłącznie na takich przełączaniach i tak dalej, ale na przykład na łączeniu z ulicą Chmielną, czy w niektórych miejscach już wzdłuż Placu Pięciu Rogów, tam gdzie będzie takie połocze, chodnik taki tylko dla pieszych, gdzie nawet autobusy nie będą miały prawa wjechać chwilowo, to widzimy właśnie te nowe płyty już z tego chodnika. One teraz są tam wycinane pod te chodniki stare, idealnie. I powiem Wam, że jeżeli ulicę Chmielną zrobią w ten sam design, w te same płyty kamieniowe na całej długości, to będzie wyglądać naprawdę wspaniale. Bo te płyty mi się bardzo spodobały. Możecie teraz je zobaczyć trochę bardziej z bliska. One tam stoją przy smyku, na takich paletach, można je sobie pooglądać, popodziwiać. Po pierwsze, nie są takie jak w metrze, bo jak się je dotyka, to faktycznie się czuje całą tą mochtopowatość na plus, bo w metrze tego nie czuć. Mam na myśli oczywiście metro Targówek Kondotowicza, na Kondotowicza byliśmy, na dniu otwartym. No i tak, to faktycznie jest duża różnica. Ładnie to wygląda z góry, ładnie to wygląda, się po tym chodzi. Ogólnie jest całkiem przyjemne i na dużej skali to by jeszcze lepiej wyglądało. Z powietrza to wygląda jak jakiś park z Modern City, czy tak jak macie z Intra tutaj warszawskiej średnicy, jakby tam CD5 jakieś odpalili, czy coś, nowe chodniczki i odjazdy. No i dokładnie właśnie to jest dosyć odjechane, bym powiedział, wręcz nawet w ten sposób. Także tak, tutaj jakieś przełączania, chodniki, główne części od placu, no i tutaj na razie dużych zmian nie ma, bo cały czas jest utrzymany ruch w drugą tutaj część ulicy, ale to niedługo się zmieni, bo będzie przerzucony pewnie ruch na ulicę Szpitalną. Na to też czekamy, chociaż najlepiej byłoby, gdyby tutaj po prostu ten ruch został zamknięty na krótki okres. To nie jest jakaś ulica kluczowa do komunikacji, tutaj dałoby się w teorii obejść, będzie to trudno, ale dałoby się obejść. i to by pewnie na pewno usprawniło i przyspieszyło pracę budowlane. Przejdźmy sobie dalej do miejsca, gdzie jest skrzyżowanie z ulicą Widok, bo ulica Widok aktualnie jest ulicą ślepą. Jak ZDM mówił w obwieszczeniu, nie wiem, czy o tym w sumie powiedziałem, mniejsze z tym, mogę trochę pominąć, ale ulica Widok jest normalnie ulicą jednokierunkową. Jednakże teraz wjazd od ulicy Króczej został zamknięty, w sensie wyjazd z ulicy Widok na ulicę Kruczą został zamknięty, przez co ulica Widok jest aktualnie dwukierunkowa. Tam Sykut mniej więcej on to powiedział. No tutaj jest po prostu robiony wyjazd całkowicie z nowymi chodnikami i tak dalej, podjazdami, żeby to mogło już całkiem źle funkcjonować. Przy okazji w tym rejonie też powstaje nowe przejście dla pieszych. Już tutaj tymczasowo zostało postawione takie z zwykłych, takiego tymczasowe z żółtymi liniami i tak dalej, ale w przyszłości tutaj to przejście dla pieszych pozostanie z nami na dłużej. Także to też jest na plus. Tam obok Smyku jest taki mały park, trochę betonowy, ale jest parę drzewek i to całkiem nieźle wygląda, więc tutaj nie jest w sumie też tak przy okazji źle. No i tak jak mówiłem, tutaj jest ten składzik z tymi nowymi płytami, można też to pooglądać całkiem nieźle. Sykut też mówił tutaj, że kawałek ulicy Króczej od Alei Zeimskiej do Placu Pięciu Rogów jest frezowany, czyli jest zrywany stary asfalt i jest wylewany nowy asfalt. Tam po części będzie asfalt przy krótkim wjeździe z Zaimskich, a dalej faktycznie będzie się wjeżdżać na te specjalne płyty chodnikowe, płyty betonowe, czy po prostu też kamieniowe, w zależności od miejsca. No i to też już w tym rejonie zaczyna powoli powstawać. No dobrze, mniej więcej tutaj wiecie, jak to teraz już wygląda, ale przejdźmy sobie jeszcze do ciekawostki, bo to też jest dosyć ciekawe i nie możecie oczywiście o tym zapomnieć, co tam Sykut nie powie. Przypominamy, że na placu Pięciu Rogów będą mogły jeździć jedynie autobusy oraz pojazdy uprzywilejowane. Jak widzicie, w tym momencie powstał już nowy przystanek autobusowy, co oznacza, że będzie bezpośrednio połączony z placem Pięciu Rogów. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie mniej więcej tak jak to Sykut teraz tu wam wszystko powiedział, jak to wygląda, co gdzie się je, z czym i tak dalej. No widzieliście to teraz wszystko, faktycznie ten przystanek w tamtym miejscu, gdzie Sykut stał jest, tam są takie krawężniki przystankowe i to będzie ten przystanek trochę przesunięty w inne miejsce, mniej więcej tam będzie postawione w dwóch kierunkach, tam autobusy będą się zatrzymywać. Nie mogę się oczywiście doczekać na to, jak pewnie duża część osób, aby faktycznie autobusy normalnie już wróciły na normalne podstawowe przystanki w tymże rejonie. Także tak wygląda plac Pięciu Rogów. Duży odcinek to nie jest, bo to jest po prostu mały plac, tak? To nie jest jakiś ogromny obiekt, jak na przykład jedna stacja metro C21 Brudno, która jest paręnaście razy większa niż taki plac Pięciu Rogów, cała przebudowa tego obiektu. No ale jest to i tak dosyć ciekawa inwestycja w samym centrum Warszawy, jak przebudowa Ronda Dmowskiego. Ale to o tym dowiecie się, o tym będzie odcinek w przyszłym tygodniu, bo się nie zmieści już w tym tygodniu, jest zbyt dużo filmów do puszczenia. Jeśli ten materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dzwoneczek. Jeszcze dzisiaj zobaczycie Warszawę Zachodnią, ale z innych ujęć, w sensie bez mojego gadania, czyli po prostu z powietrza. I tam z paru przelotów, nalotów i innych bajerów. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Ja się nie mogę doczekać kolejnych filmów, które się pojawią na kanale, a taka ciekawostka, ja te filmy, które się teraz pojawiają dwa razy dziennie, czyli jeden rano, drugi wieczorem, montuję dnia poprzedniego dwa naraz, czyli tam siadam sobie po 20, montuję obydwa i później się renderują, jeden przez noc, a drugi następnego dnia i one dosyć ciekawie wchodzą. I prawdopodobnie w piątek będzie koniec tej pasji podwójnych filmów na kanale, a w pierwszym tygodniu października dosyć mocno wyhamujemy, ale jeszcze zobaczymy jak bardzo. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!